Tutaj mam tą gęś, proszę zobaczyć. Super gęś. Tutaj mam zlany tutaj tłuszcz. Tutaj mam zlany tłuszcz. Tam mam ten sosik i tu ten zagotowany sosik. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam Wam pokazać, jak można zrobić pyszny smalec z gęsi, z wytopionego smalcu, z gęsi tej pieczonej, którą robiłam. A więc pokazałam Wam, jak się piecze gęś, przyprawia, faszeruje. Pokazałam Wam, jak się robi również ten sos, który jest smaczny do wszystkiego. Naprawdę ten sos można podać nawet bez mięsa, podać czymś do tego surówkę, czy jakieś inne mięso drobiowe, a więc ten sos jest idealny do każdej potrawy. Dzisiaj chciałam Wam pokazać, co można zrobić z takiego właśnie smalcu. Ja mam już, ten smalec jest już gotowy. U mnie ma on kolor taki lekko różowy, pomarańczowy od papryki. A więc to nic złego, będzie nam lepiej smakował. I taki smalec dzisiaj chciałam dla Was pokazać. Przetopić go chciałabym z cebulą, żeby jeszcze bardziej smakował. Bardzo drogocenny ten smalec jest. Jest tutaj w Niemczech bardzo doceniany, jest bardzo drogi. Możemy go dać również do robienia czerwonej kapusty. Możemy go dać z łyżkę dwie do bigosu, a więc naprawdę nie wyrzucajmy tego smalcu. A jak już to weźmy do słoiczka i zapytajmy się, jak sami nie jemy, czy ktoś z naszych bliskich chciałby taki smalec. A więc zapraszam Was bardzo serdecznie i teraz Wam pokażę po kolei, jak ja robię ten smalec, żeby mi się nie zmarnował. I teraz biorę te dwie cebule i kroję je na pół. Wtedy jest dla mnie wygodnie, tak, ale Wy możecie sobie zrobić, jak Wam pasuje. Możemy ją ukroić, tą cebulkę, z raz, tak, płasko, drugi raz płasko, trzeci raz płasko, tak, a później już kroimy takie półcentymetrowe kawałki. Wtedy Wam się fajnie to jakby pokroi, będzie się trzymało kupy, nie będzie Wam się rozchodziło. Bierzemy teraz tak i tutaj też półcentymetrowe takie kostkę taką kroimy. Na taką kostkę kroimy. Powiem Wam, że ja kroję chętnie tak w ręce, ale to trzeba mieć już dosyć ostry nóż. Mamy tak pokrojone w obie strony i teraz możemy również na taką drobniutką kosteczkę kroić tą cebulę. Też idzie. I ten smalec będzie miał tyle cebuli, ile chcecie. Ja Wam powiem, że dwie, to będzie 200 gram, ale możecie sobie dać również 300 gram, 3 cebule, czy 300 gram. Mniej więcej to ma być. Ja akurat też lubię bardzo dużo cebuli w smalcu, obojętnie jakim. Oczywiście smalec wieprzowy również macie już na moim kanale. Jeżeli nie mamy małej na przykład patelni, a mamy takie garnki z takim grubszym dnem, które się nadają do smażenia, proszę usmażyć w takim garnku. Będzie również wygodniej, nie będzie pryskać. I tutaj mamy już tutaj nagrzany prawie ten garnek. Tutaj nasz produkt główny. Bierzemy łyżkę takiego smalcu. Wrzucamy tu. Może troszeczkę więcej, bo mam trochę więcej cebuli, a więc 2-3 łyżki możemy wrzucić tego smalcu i niech ono nam się tutaj topi. On się nam tutaj będzie ładnie topił. Jak się nam rozgrzeje dość dobrze, wtedy rzucamy już cebulkę. A więc w sposób szybki, prosty wrzucamy cebulę i teraz mieszamy dalej, żeby on nam się cebulka nie przypaliła. Tak już to wygląda, lekko rumiane. I teraz pokażę Wam, jeżeli ktoś lubi majeranek, możemy dać z pół łyżeczki majeranku. Tutaj mam wszystkie przyprawy, ale Wam mówię, gdybyście na przykład mieli za mało albo żadnych.
I z pół łyżeczki soli można dać teraz na koniec już. Można dać pieprzu prawdziwego z pół łyżeczki. Ja już tutaj mam paprykę, a więc na pewno dobrze smakuje. I z pół łyżeczki tymianku. Jest 5 minut. Można powiedzieć, już jest usmażone. I teraz już do tego dajemy resztę tego smalcu. A więc wkładamy resztę na raz. No i oczywiście taki smalec przechowujemy w lodówce. Powiem Wam, że ten smalec będzie rewelacja, ponieważ on jest wytopiony już z gęsi. Gdybyście widzieli, że Wam się tutaj coś pali mocno w tym garnku, przelewamy szybciutko z tej patelni albo z tego garnka do innego zimnego. I ten proces tego smażenia dalszego już nam jakby ustanie. I wstawiamy do internetu. Możliwe, że ktoś będzie piekł i się to przyda, można powiedzieć. A więc przybliżę. Tak wygląda, żebyście widzieli, że nie spalone. Zapraszam Was bardzo serdecznie do zrobienia. Dziękuję. Dziękuję za łapki, za suby i zapraszam bardzo serdecznie.